Ty jesteś docent inżynier, popatrz, tutaj jest Burek. Jak tu masz młode oczy. No i w żołnierskiej racji brytyjskiej, co? Do roboty zapierdzielasz. Owsianka. Panie, takie pan to mi wierzy. A w tym roku głównie trzeba przeciwdziałać Krakowi, jeżeli ktoś nas chce zobaczyć, na pewno zawsze maszerujemy przeciwdziałać Krakowi. Potem robimy rekonstrukcję Torczynku, robimy rekonstrukcję Jerozolimy. To Krakowi tak się składa, że jest pasem. Wielką moc w tamtych latach, że właściwie cała Europa nie mogła im dać rady, ale dzisiejsze polityczne rozgrywki nie pozwalają na odsłonięcie pod nim. Było nas 5 husarzy, między innymi tu kolega husarz, Daniel, tak? Skłoń się waść czapką, bo po szlachecku, tak jest, ten gość właśnie wrócił z Kalenbergu, z Podwiednia. Wrócili nasi husarze. Zobaczcie, odtwarzać ten okres właśnie od Batorego do Sobieskiego. Jeśli tutaj zajmiemy się tutaj może z tym szlachcicem bogatym. Jest to sędziwy szlachcic, widać, że się porusza, otwiera się nad dziakiem. Papi sobie historyczną fajkę, nosi żupa, bogaty pas. Łukasz właśnie pas, pochwal się. Dzisiaj go jeszcze ma, mam nadzieję, że go nie ukradną. Buty czerwone, szlacheckie, na wierzchu deli pełniana, że typu, na głowie kołka. I taki szlachciera miał bardzo dużo powiedzenia zwłaszcza na sejmikach, na sejmach, dużo gardłowa, a niestety był przytłumany, co widać na jego bogactwie. Panią też machał, tu akurat leworęczny, grozi nam tutaj, ale myślę, że grozi nam tak pokoju. Dziękuję. Ja tutaj następnego. Który wróci jeszcze. Szanę pisarską. Aktorzy, zbierzcie się tutaj. Oczywiście posiada też Szysza, ale tutaj jest. Michał, ty też przybądź. I może zainwestuję na całe tutaj.
Pan nas nagrywa, a my tutaj ogłaszamy scenariusz. Ale też takie ćwiczenia wykonywane samą szarą. Ćwiczył rękę od małego. Ćwiczył do ojciec, czyli do domu, wyjazdu szkolnej i trenera szarą. Szarą pisarską. Ona się różni w tym od innej szarni, że posiada do domu. Niedawno grała nam z Lodą na Rapsztynie. I w tym czasie damy właśnie to nosi doby, korale, perły, uciski przez tego doby, to na zimę były to przeznaczki. I było nakrycie dobro obowiązkowe, przykryte włosy. Zobaczcie na ten dynamik, to jest kobieta. Jedna ma przykryte, zakryte włosy i ma chłopak na głowie, widać, że jest mężatka. A panienka mogła pokazywać.